Ruszamy z ostatnią misją. Dział 5, rozdział 5. Wczytywanie mapy. I naciśnij dowolny klawisz. Jedziemy. Co tutaj będzie w ostatniej misji? Co tu się u diabła dzieje? Wreszcie wróciliśmy w miejsce, gdzie zeszliśmy na ląd. Wodzu, pod twoją nieobecność doszło do wybuchu wulkanu. Cała wyspa tonie. Ile jeszcze potrwa naprawa okrętów? Jest już na ukończeniu, wodzu. Musicie się pośpieszyć. Będziemy mieć tu towarzystwo. Brońcie okrętów za wszelką cenę! Dobra. O, jakie fajne modele. Landolubyni, wymordowaliście moje sługi i zbrukaliście moje sanktuarium. Teraz za to odpowiecie. Zatopią was wściekłe fale. Już dosyć istot złożono ci dziś w ofierze, wiedźmo. Wracaj w głębiny, gdzie twoje miejsce. Dobrze więc. Zdecydowałeś. Oddychaj głęboko. To twoje ostatnie hausty powietrza. Nie odstępujcie, moi wojownicy. Wolność jest blisko. Hold the line. Okej, wow, rozpoczynamy z bardzo dużą ilością supplya. Morska wiedźma atakuje twoją bazę, dobra. Przetrwaj 25 minut. Dobra, zobaczmy czy się uda. O, mam do kogoja. O kurna. Poziom oczywiście zwiększyliśmy, gram na najwyższym poziomie. Ej, kurde. Mocni są. O kurde. Jezu, jak ona... Dawaj, to nic serdecznie. Takie runy. Glif. Manu, tak, tak, idziecie ze mną. Fajnie, dobra. O kurde, jak ona z pelami bije. Wow. Dopiero co miałem 83 popa. Dobra. Tak. Dobra. Duchy są. Mamy mało czasu. Dobrze. Rescue. Okay, rescue. Dobra. Idziemy ratować trolle w takim razie, jak chcą. Wszystko się wali wokół nas. Bierzmy się do roboty. Zyskuję informacji. Trzęsienia ziemi powodują, że twoje budynki otrzymują obrażenia. Upewnij się, że naprawi się, zanim się zawalą. Poszukaj glifów, nie przeczytałem tego, nie? Tu się, tu jednocześnie walka, kurczę, jednocześnie... I za dużo informacji, nie tak szybko! Nie tak szybko, ale to new unit, ok, you can... Ok, możemy trenować ludzi oferów, dobra. Dobra. Powiem wam, że w tej misji od razu czuć tempo, że na wysokich obrotach tutaj się gra. Zrobimy sobie trochę peonów. Dobra, możemy nakupić itemy dla Trana, dobra. Wiecie, jak wydostać się z wyspy? Zbieraliśmy trochę jednostek, widzę. Tylko mamy tutaj lokę. Czy naprawdę aż tyle jednostek będę tutaj potrzebował w tej kampanii? W tej misji? Myślę, że trochę czasu przesadza. Jednostek zabrałem to? Jezu, trzy grupy muszę mieć.
tutaj. O, o. Banda murloków. Halo skoczki. Nie są jakieś uzupełnienia. Tutaj idziemy teraz tym pomóc, dobra. Spuszujmy tutaj. Dobra, chodźmy tam. Uratujemy trolem. Dobra, Barrow się robi. Barrow się robi. Dobra, zrobimy sobie upgrade do tego. Gotowe, świetnie. Te one drewna potrzebne są. Oho, jest trzęsienie. A faktycznie, patrzcie, no, budynki otrzymują wrażenia. Faktycznie, dobra, to wyjdźcie tutaj do naprawiania. Złota nie potrzebujemy, potrzebujemy drewna. Już widzę, więc tutaj niech peony pracują. Tutaj to samo, niech peony tutaj dwa pracują. Bierzmy się do roboty. Nie ma sprawy. Jestem wozem Hordy. Krawy jakieś. Co to jest? Krab rozrywacz. Dlaczego? Duchy są rozrywacz. Czy model? Gotów do pracy. Już się robi. Kurczę, jak to dobrze wygląda. Bierzmy się do roboty. Mam pomóc. Jestem wozem. Dobra, tu jest tower, Grand tankuje, więc spoko. A tu jest wioska troli. Dobra, najpierw do tej mamy wioskę. Idziemy tu. Tutaj jakiś atak. Potrzebujemy sporo drewna, tak mi się wydaje. Duchy są niespokojne. Atakowani! Ja to zrobię. Tak, okręga, do pracy. Czym mogę pomóc? Mi się do tak, wodze Hordy. Okej, okay. Kolejni tutaj uratowani. Ej, Manów. Znajdzie się jeszcze miejsce dla jednego. Znajdzie, znajdzie. Uwielbiam znachorów, więc oczywiście dla was znajdzie miejsce. Czym mogę pomóc? Jeszcze tutaj chyba musimy ratować. To jest tylko druga wioska. Duchy są niespokojne. Do ratowania. Mamy 100 popa. 100 na 100. Gotów do pracy. Jestem wozem Hordy. Dobra. Jak na razie chyba jest git, nie wiem. No mamy 100 popa. Wątpię, żeby tutaj były jakieś problemy w tej misji, co? No 100 popa? Jaki model? Papo. Jaki model fajny, patrzcie. Jaki super! Fajny. Oho, sekunda, bo oni tu się w sumie przebijać zaczynają. Okay. Dobra, te trolle tutaj uratujemy. Słyszysz mnie? A gdzie pozostali? Poszli za tobą? Dobra, ta z dingo, zadanie wykonane. To się wybroni. Trzeba się wrócić do obrony. Duchy są niespokojne. Tutaj jak to wygląda? Ten peon naprawiający jest tu. Trzeba to już ratować. Stawimy zaraz jakieś oddziały tu do obrony. Jeszcze trzeba z mapę zeksplorować całą, tak na marginesie. Ej, no, dlaczego oni naprawiają? Przecież masz naprawianie. Ojej. Że zostawimy jakieś udziały w bazie. Orła straciłem. Coś trzeba zrobić. Teraz zostawimy to. No, zostawimy oddział w bazie. Dlaczego tam? Duchy są niespokojne. Grupę jednostek. Oni zostaną tutaj. A wy idziecie eksplorować mapę. Dobra. Chodźmy do tych sortach. Do tych znaków. A Barrow się robi. Postawimy sobie jakieś wieżyczki. Ja to zrobię. Nie ma sprawy. Duchy są niespokojne. Jestem wozem Hordy. Lokregar Nogal. 14 minut jeszcze. Dobra. Duchy są niespokojne. Jak na razie chyba spoko jest, prawda? Jakiś szaman, chodź tu.
Oni ich dołączą tutaj. Tak. Gotowe. Tu jeszcze trzeba mapę zbadać. Dobra, najpierw to. Najpierw to. Duchy są niespokojne. Jestem wodzem hordy. Upgrade do te. A, już zrobiłem, dobra. Bierzmy się do roboty. Bierzmy się do. Nie wiem, tutaj jakiegoś dobra nie będzie trzeba zaraz dostawić. Czego chcę? Gotowe, no. Gotowe, ma sprawę. Co? Gotowe, gotowe. Jest gotowe. I co? Słyszę twoje wezwanie. Jestem wodzem hordy. Castingo! Za honor. No okej, nie mogę zajrzeć, co tam jest. Czyli po prostu glifki tu znalazłem, tak? Coś trzeba zrobić? Stawimy kamery. Dobra, dobra. Duchy są niespokojne. Tutaj jakieś pusze. Znowu wszystko się wali. Kurna. Duchy są niespokojne. Co to? Równa mniejszego leczenia. Czego tam? Tak. Duchy są niespokojne. Towary nie mają zasięgu? A nie, będą miały. To się już nie postawiły. Dobrze, ten oddział tu pomaga bronić, wy... Albo wy naprawiać możecie, tak, możecie naprawiać. Złota. Dobra, są towary. Zostawimy sobie jeszcze dwa. Duchy są niespokojne. Za honor! Za wolność! Gotowe! Ludzie! Gotowe! Co mam robić? Już jestem wodzem hordy. Coś tu ma dużo obrażenia. Dobra, drewna potrzebujemy. A, bo wyjście do naprawiania ogólnie. Dobra, niech to zostanie. Co, legowiska? Kurczę, legowiska cały czas tracę, bo się ten... burzą przez... przez trzęsienia ziemi. Oddaję swą moc na usługi hordy. Oho, dobra, po. Już się gotowe. Gotowe. Wodzem hordy. Gotowe. Mam pomóc? Bierzmy się do roboty. Jestem wodzem hordy. Duchy. Dobra, nie potrzebuję tych rzeczy. Nie mam czasu. Czego tam? Trzeba jakoś przejść coś? Jakiś znak rzucić? O! Trzymaj się ode mnie z daleka, bo zamienię cię w bezmózgą owcę. Lol. Da się tam jakoś przejść? Tu nie da. A, czekajcie, tu coś jest, widzicie? Nie, nie da się tu przejść. Nie, niestety się nie da przejść, dobra. Zbadajmy jeszcze tutaj. Gdzie nas jeszcze nie, tu się nie da przejść, ale tu jest jakiś, tu coś jest, widzicie? Jakiś... Czego chcę? Dobra, oni tu wybronili. Nie pogniewam się, jeżeli ty pójdziesz naprawiać mi tutaj. Tutaj się jakoś bronimy. Złoto jest zbierane, drewna więcej potrzeba. Bierzmy się do roboty. Jak na razie sobie EZ radzimy. Bez najmniejszego problemu. Wodzem hordy. Bierzmy się do roboty. Duchy są niespokojne. Gotów do pracy. Zobaczmy, co tu znajdę. Oho, sekunda, bo tu się nam front trochę. Czego chcę? Tutaj się trzymają, więc spoko. Bierzmy się do roboty. Nie mam jakoś dużo surowców, wiecie? Duchy są niespokojne. Jakoś dużo surowców. Jest. Fajna mapa, ładna. O! Bierzmy się do wąż. Jestem wodzem. O, co znaleźliśmy, widzicie? Znaleźliśmy. Myrmidon. To Myrmidon jest, tak? To się chyba Myrmidony nazywają. Powierzchniowcy. Zabić ich szybko. Jakie pazury ma. Tu jest. Słuchaj, jakiegoś zostań. Czy to prawda? Czekajcie.
ktoś mi jakiś czas temu mówił, że... Nie wiem, czy się nie mylę, niech ktoś w razie czego poprawi. Jezus Maria, to mam wrażenie. Elfy stworzyły nagi, czy nagi stworzyły elfy? Jak to było? Dobra, jest zbity. Jak się nie racji? Stop, mężczyzna. Przyda się. Dobra, tutaj się bronimy. EZ. To ekspy jest nam potrzebne. Zostawmy sobie towerów. Tu nie można prowadzić. Jestem wozem Mordy. Czego tam? Bierzmy się do roboty. Jak mogę ci służyć? Coś tutaj się mogę znaleźć? Kogo mam zabić? Nie, nic tu nie ma. To było na tyle, tak? Dobra. No fajnie, no jakiś taki fajny myrmidon, czy co to tam było. Czy gdzieś tu jeszcze możemy przejść? Rzucę szybko okiem. Nie, tu nie. Tu chyba można, patrzcie, tu jest jakieś zadania. Tu już nic nie możemy zrobić. Jeszcze 10 minutek. Przygotujmy się z obroną. Nie ma sprawy. Potrzebujemy więcej czasu na dokończenie napraw. Spokojnie, chłopy. Będziemy mieli tyle czasu, ile potrzebujecie. Bierzmy się do roboty. Już tutaj wam to spróbuję zagwarantować. O, idzie. Czekajcie. Ona takie ma obrażenia robi, nie? Ej! Kurna, moja towery! Naprawiać! No tornado! No nie! Bierzmy się do roboty. Jestem wodą. Stingo! Moje wezwanie. O kurde. Gotowe, Stingo! Bierzmy się do roboty. Jak mogę ci służyć? O kurde. Ale ma wrażenia. Dobra, straciłem ile? 4 towery? Ja to zrobię. Bierzmy się do Beton by się przydał, bo jak to wygląda tutaj sytuacja? Tutaj jest EZ bronione, niech chłopaki zbierają drewno i tak dalej. Dobrze, mieliśmy zbadać, co tu jest. Słyszę twoje wezwanie. Bierzmy się do roboty. Gdzie mam iść? Tak, one. Duchy złego spokojne. Ktoś tu nie potrzebuje. Co tu jest? O, jest jakieś przejście? Nie, tutaj pewnie tędy wypływają pewnie te nagi, nie? Dobra, dobra. Czyli tu nic nie było, ale zobaczmy, co tu jest w takim razie. I tu jeszcze na górę może. Duchy są niespokojne. Dobra. Ja to zrobię. Duchy są niespokojne. Czego tam? Bierzmy się to. Dobra, zobaczmy, co tu jest. Jestem wodzem Hordy. Czy jest? Kogo mam zabić? Duchy są niespokojne. Też nic nie ma. Dobra. Tu też nic nie ma. Bierzmy się do roboty. Tu też nic raczej coś nie ma. Zrobić? Jestem. Więcej towerków musimy Hordy postawić. Bierzmy, o, wszyscy kolejno. Weźmiemy sobie to. Chcę zobaczyć. O, ludzki. A, to też jakiś. Ale oni coś tu. Chłop tu coś buduje, patrzcie. Jestem wodzem Hordy. Chłop tu coś buduje. Dobra, statki naprawione przez prony, praca, praca. Dalej do towery. Jestem wodzem Hordy. No nic tu chyba nie ma. Spokomanusz. Tak. Ale ładnie tematycznie zrobiona mapa. Dobra, nie? Dobrze, czyli teraz po prostu wystarczy, że obronimy Częstochowę. Myślę, że damy radę już. Lokregar Nogal. Czego chcę? Dobra, dobra. Gotowe. Ja to zrobię. Dobra. Duchy są niespokojne. Zrzućmy okien, co on tutaj budował, co?
ten chłop. Aha, tutaj dobra, naprawiają. Patrzcie, że jemu się chciało to robić. Nawet, zobaczcie. Ech. O. Wiecie, o co mi chodzi? Znaczy, czy wiecie, o co mi chodzi? Nie wiecie, bo nie powiedziałem, o co mi chodzi. Patrzcie, nawet miejsca, które są nieodkryte na czarno, one są czymś wypełnione. Ten koleś tak nawet zrobił rzeczy, których nie widać, których nie da się w teorii w normalny sposób zbadać. Typu jednostką sprawdzić, bohaterem. Trzeba użyć tego spela. Daleko widzenia, żebyśmy odkryli jakieś tam ciekawe jeszcze rzeczy. Dobra, tutaj jest Z. Musimy tutaj to miejsce wybronić, jeżeli się nie mylę, tak? Gotowe! Dobra. Gotowe! Coś trzeba zrobić? Jesteśmy atakowani! Zobaczmy, gdzie możemy sobie rzucić. Tu coś jest, widzicie? Co tu jest? Ale patrzcie, widzicie, że takie rzeczy mu się chciało robić? I patrzcie, tu wszędzie roślinki jakieś wrzucał, mimo tego, że tego nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Praca, no. Nie ma sprawy. Wiecie co? Muszę to zrobić. Przepraszam. Ta mapa. Musimy zobaczyć mapę, jak wygląda. I see dead people. Patrzcie! Widzicie? Patrzcie. A szkoda, że on nie daje możliwości, żebyśmy to w normalny sposób zbadali. Odkryli. Patrzcie. Patrzcie, no, słuchaj, kurczę, jak to fajnie wygląda. Przyjrzyjmy się tej mapie. Mamy parę minut. Znaczy, chałupki jakieś ustawione, nie? Tu jakaś lawa, tutaj jakieś kurcze. Piekielne, nie wiem, demońskie ognie, demoniczne. Patrzcie, nie? Tu, widzicie, szkoda, że tego normalnie nie jesteśmy w stanie zbadać. Wydaje mi się, że generalnie te kampanie od tego kolesia powinno się grać w taki sposób. O, patrzcie, tu jakaś baza nag. Aha. Patrzcie, jakie ładne modele. Murloki zbierające, patrzcie, pracujące murloki. Murlok niewolnik. Atakują nasze miasto! Te przedrewnie wycznice pracują. Tutaj jakiś. No właśnie tak, to ten wulkan, prawda? Tak. Patrzcie, tu jakieś rzeczy postawione. Bierzmy się do roboty. Bronimy się, więc spokojnie. Widzicie co? Nie wiem, czy się tutaj troszeczkę cofnę. Złota mam dużo potrzebną. Dobrze. Czy tu teraz. A sekunda, bo ona tu jest. I wszyscy poczujecie chłodny uścisk morza. Słyszę twoje wezwanie. Jestem wodzem Hordy. A tu jest. Musimy się skupić na obronie tego miejsca tu. Ja to zrobię. Dobra. Duchy są niespokojne. Duchy są niespokojne. Jestem wodzem Hordy. Lokregar Nogal. Tak, przyjrzyjmy się jeszcze. Tutaj ten wulkan. Patrzcie, żebym to się wszystko chciał robić. Niesamowite. Każde jedno drzewko, to wszystko, co tu jest, jest postawione przez jedną osobę. Jakieś sanktuarium. Atakują nasze miasto! Dobrze, co tu jeszcze mamy? Siafa, tutaj po prostu jakaś wysepka i zobaczmy, co tu mamy, tak? No murloki, jakaś też wyspa. Gotowe! No fajnie, nie?
powiedział, jemu to się chciało robić. I widzicie? To jest właśnie o to mi chodzi, że jaką pracę chłopak włożył w tą mapę, nawet w miejscach, gdzie w teorii gracz nie ma prawa mieć dostępu, jeżeli nie użyje tego kodu I see dead people. I see dead people pozwala wam widzieć tak mówię, mapę, nie? No, już tutaj schowaliśmy, nie? No nie widzimy, że to się dzieje. Jeszcze tylko trochę wozu. Więc to jest właśnie niesamowite. To jest niesamowite. Coś takiego w stanie jest zrobić tylko prawdziwy fan. Ale wasza śmierć to dopiero początek. Jeszcze 2 minuty. Niedługo wszyscy. Naprawdę polecam. Wiecie co? Mi się wydaje, że serio. Trzeba by było przejść tą kampanię drugi raz właśnie z odkrytą mapą, tak jak przed chwilką to zrobiłem. Żeby właśnie zobaczyć, jak on to wszystko zrobił. Duchy są niespokojne. Bierzmy się, czy się złoto w naszej niestem wodzem. To co, dostawiamy toweru więcej, nie? Na tyłach. Jestem wodzem. Dobra, 2 minuty. Go, wszystko. Towery. Wszystko. Coś mi się wydaje, że to jakiś swarm może być. Za chwilę. Ale towery to... Nie no, mamy tyle towerów, że nie ma opcji. Nie mam opcji, żeby to przebić. Nie ma możliwości tam. Tego się nie da przebić. Gotowe. Nie ma sytuacji. Gotowe. Nie ma sprawy. Duchy są niespokojne. Gdzie mam iść? Kieruj nogę. Gotowe. Gotowe. Taka muzyka. Czego chcę? Dobra, minuta. Minuta, zobaczymy co się wydarzy. Myślę, że jesteśmy przygotowani. Myślę, że jesteśmy w miarę dobrze przygotowani. Dobra, oho, coś rusza, patrzcie. Rusza, powoli rusza. Tutaj to się już nie utrzyma, ale tu i tak już kopalnia pada, nie się na zaczenia. Peony można do barów wrzucić. Dobrze, nie, utrzymamy się. Zobaczymy, czy towery dadzą radę. Tutaj wojsko broni tyłu. O kurde, sporo tego. Co za pięknie wstawę? Bo tu jakoś dziwnie dużo ich się zrobiło. Dobra, na absolutnie. Dobra, mamy to, spokojnie. Ale push jest mocny, powiem wam, patrzcie. Ten push i tak jest mocny. Trochę, gdyby ten push przyszedł minutę wcześniej, tak mi się wydaje, to ta kampania byłaby ciekawsza. Minutę wcześniej, gdyby ten push został ustawiony, że przychodzi minutę wcześniej. Bo tak tu widzicie, no po prostu zrobiłem tyle towerów, że jestem w stanie się teraz wybronić. Ale gdyby ten push przyszedł minutę wcześniej, to bym tracił powoli jakieś towery. Zobaczcie, teraz straciłem jakieś tam towery, tu padło kilka towerów, tu padło kilka towerów, tutaj padło kilka towerów, nie? I gdybym teraz się musiał bronić tą minutę, gdzie cały czas jestem atakowany przez jakieś duże oddziały, to wtedy by się człowiek mógł trochę spocić, nie? A tak jak ktoś mniej więcej wie, co zrobić, a jak ja, no to no po prostu to broni. Takiej dramaturgii więcej by było. Zobaczcie, to jest dużo lepiej zrobione. Porównajcie sobie tą scenę, którą tu teraz mamy, z sceną, którą macie w Reforge'u. O, bizarda. Serio, trzeba by było zrobić, ja to muszę zrobić, to porównanie jeden do jednego. Filmik taki. Dobra, kontynuuj. Graliśmy na poziomie wysokim. I epilog. Zobaczymy, co jeszcze nam tutaj zaprezentuje epilog.
Wewnętrzna fala wszystkich was wkrótce pochłonie, a gdy nadejdzie, nie zdołacie się przed nią ukryć. Nie mam pojęcia, o czym mówiła wiedźma. Wiem jednak, że nie tu odnajdziemy swe przeznaczenie. Skierujemy nasze okręty do Kalimdoru. Tam dowiemy się wreszcie, co zgotował nam los. Trolle dużo bardziej mi się podobają niż orkowie. Gdyby była rasa troli, to bym grał trollami. Aha. Andorhal. No i pod tym się powinno rozpocząć chyba kampanię ludzi. My zrobiliśmy na odwrót. Why live? Life is just blindness to the true gift. Immortality. Let go. Be elevated beyond your mortal desires. Look around you. What do your lords give you? You work lands that you will never own. Ja jak ich podburza. Never thank you, but the master gives you hope. Hope. Hope beyond even the grave. Follow in his footsteps, and he will deliver you salvation. Kel'Thuzad, tak? To był Kel'Thuzad? Ale patrzcie, to czuć ten klimacik tutaj, patrzcie, czuć ten klimacik. Akolici. Aha, przywołanie kogoś. No i tutaj się kończy Exodus Hordy. Zrobiliśmy to na odwrót, bo najpierw zrobiłem kampanię ludzi, później Exodus Hordy. No ale jak ktoś sobie ogląda, to wiadomo, może najpierw sobie polić właśnie Exodus Hordy, dopiero później kampanię ludzi. Świetna. To jest totalnie inne doświadczenie. To Exodus Hordy również oceniam bardzo wysoko. Myślę, że jednak kampania ludzi była ciekawsza ze względu na to, że była trudniejsza. Nawet ta ostatnia misja, pamiętam, w kampanii ludzi sprawiała takie troszeczkę, no... Kurczę, trzeba pamiętać też o tym, że ja nie jestem takim zielonym graczem, jeżeli chodzi o Warcrafta 3. Te mechaniki posiadam ja raczej na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o Polskę. Więc, no może mi się grało w miarę łatwo, mimo tego, że grałem na wysokim poziomie. Znaczy, momentami było wyzwanie. Więc może jak ktoś nie posiada takich mechanik jak ja i po prostu nie ma takiej wiedzy na temat gry, no to ta kampania po prostu dla niego może być cięższa niż dla mnie. A wiadomo, nie ma sensu robić poziomu trudności takiego, na którym ja tylko bym miał problemy. Scourge of Lordaeron, kampania już jest dostępna. Tak, wiecie o tym, bo ją przeszliśmy. My czekamy teraz na kampanię Nieumarłych. Nie wiem, czy w tym roku jeszcze będzie 2023. Mam nadzieję, że tak. Osobiście mam nadzieję, że ten cały projekt będzie trwał tak długo, aż przynajmniej nie będzie kampanii Krwawych Elfów, bo kampania Krwawych Elfów to była moja ulubiona kampania w całym Warcrafcie. Dziękuję wam za wspólne granie w Exodus Hordy, mi się naprawdę bardzo podobało. Oczywiście wszystkie linki, żeby ściągnąć swoje kampanie, są w opisie do filmu. No i mam nadzieję, że wkrótce spotkamy się na misjach Nieumarłych w Warcrafcie Reforged, tworzonym przez jednego z fanów Warcrafta 3. Do zobaczenia i dzięki za wspólną grę.